Cześć, witajcie moi drodzy gorąco na wideotesty.pl. Dzisiaj w troszeczkę nieco nietypowym jak na moje standardy materiale. Mianowicie jest to taka relacja eye to eye post factum z tego spotkania, czyli ze spotkania pełnego barw organizowanego przez marki Philips oraz AOC, czyli producentów przede wszystkim monitorów. Spotkanie to miało miejsce w Warszawie w zeszłą środę w klubie Square. No i było bardzo, bardzo ciekawe, bowiem oprócz zaprezentowania pełnych barw monitorów Philips i AOC, różnych zresztą rodzajów, miał miejsce także wykład, taka luźna też, można powiedzieć, rozmowa, konwersacja z uczestnikami, również dziennikarzami, którzy przybyli na tą prezentację, na tą konferencję. Mianowicie taki wykład prowadził pan Jacek Błoniarz-Łuczak, nie wiem czy to, no nie będziecie tego widzieć, może wam wrzucę screena. Jacek Błoniarz-Łukacz, ekspert z Laboratorium Fizycznego w Centrum Nauki Kopernik, oczywiście w Warszawie, jest to fizyk, który wprowadził, można by powiedzieć, troszeczkę takiego naukowego, technicznego zarysu do tej całej tematyki monitorów. Czyli, generalnie rzecz biorąc, przedstawił nam, dziennikarzom, eksperymenty i fakty związane ze światłem, z kolorami, z fotonami. Właściwie wyszło z tego wszystkiego spotkania bardzo ciekawa teza, wyszła z tego całego spotkania, mianowicie taka, że kolory nie istnieją. I jak pamiętam z lekcji fizyki w szkole średniej, to jest prawda. Jeśli chcecie się dowiedzieć, musicie się wybrać do Centrum Nauki Kopernik na właśnie taką prezentację prowadzoną przez Jacka Błoniarza-Łuczaka, żeby zobaczyć co i jak, jak to wszystko się prezentuje, wygląda, ale naprawdę eksperymenty z laserami, czy też ze światłem różnego koloru w cudzysłowie, czyli właśnie żeby zaprezentować, że niektóre przedmioty pochłaniają światło, czy właściwie niektóre fotony, a niektóre odbijają, przez co są takiego, a nie innego koloru. Właśnie w ten sposób pan Jacek Błoniarz-Łuczak nam to bardzo, bardzo interesujący sposób zresztą przedstawił. Także cóż, ja oceniam tę całą prezentację, tę całą konferencję naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dlaczego? Dlatego, że była ona troszeczkę w innej konwencji przedstawiona. Faktycznie tytuł tej konferencji, czyli spotkanie pełne barw, miało faktycznie taki wydźwięk, czyli te dane statystyczne, te suche fakty były przedstawione, oczywiście musiały być przedstawione na tej konferencji, oprócz oczywiście prezentacji samych produktów, ale było to ograniczone do minimum i do takich naprawdę esencjalnych informacji, które są nam potrzebne, no i które były tam istotne, a reszta tej całej prezentacji to oczywiście był ten wykład związany z kolorami. To było naprawdę bardzo fajne. Jeżeli chodzi o same produkty, o ich specyfikacje i modele dokładne, macie to wszystko w linku poniżej w rozwinięciu, tam jest cała informacja prasowa na ten temat. Natomiast ja wam powiem, co mnie najbardziej zainteresowało, co mnie najbardziej zaintrygowało, zarówno z mark Philips, jak i z marki Philips, jak i z marki AOC, mianowicie monitory gamingowe, bo to chyba nas wszystkich najbardziej interesuje, gamingowe z technologią Nvidia G-Sync. I wbrew pozorom Nvidia tutaj weszła teraz na rynek monitorów, nie jak mogłoby się wydawać, na rynek kart graficznych. Nvidia G-Sync to jest mikroprocesor. Mikroprocesor, który jak mogłoby się wydawać, nie jest montowany do kart graficznych, lecz właśnie do monitorów, przez co ich cena jest nieco wyższa, ale zaraz spieszę wam wyjaśnieniem, dlaczego to się opłaca, dlaczego to się może zwrócić w przyszłości. Kartę graficzną tacy hardkorowi gracze muszą wymieniać co pół roku, co rok, żeby naprawdę grać zawsze na ultra. Monitor zazwyczaj wymienia się co 3, co 4 lata, więc jest to inwestycja długoterminowa. W przypadku monitorów z funkcją G-Sync mamy możliwość podniesienia wydajności naszej starej karty graficznej, czyli mamy starą kartą graficzną, w cudzysłowie starą kartę graficzną, która już nie domaga w niektórych grach, kupujemy monitor z funkcją G-Sync i ona będzie lepiej działać. Dlaczego? Już wam tłumaczę. G-Sync to jest jakby następca technologii V-Sync. No jak wiecie, synchronizacja pionowa to jest taki sposób wyświetlania obrazu na monitorze, czyli jakby przesyłania obrazu z karty graficznej, tego wyrenderowanego obrazu, do monitora. I V-Sync ma naprawdę taki minus, że wpływa na czas, na opóźnienie, tak? Opóźnienie nie jest to, nie jest ten obraz natychmiast przesłany, tylko jest tam opóźnienie, wiecie, w monitorach czasami 5 milisekund, czasami 3, czasami 8, czasami 12, różne są te liczby. Czasami występują też artefakty, ponieważ obraz nie jest do końca ze sobą dobrze złączony. Czasami wpływa to również na płynność, na jakość wyświetlanego obrazu, na wyrazistość, na ostrość. Dzięki G-Syncowi
Oprócz tego, że obraz jest wysyłany natychmiast do monitora, czyli opóźnienie w tym wypadku wynosi do 1 milisekundy, do 1, czyli to jest po prostu dla naszego ludzkiego oka praktycznie natychmiast, to zniwelowano wszelkie, ale to wszelkie, co widziałem zresztą na prezentacji, na konferencji pełnej barw, wszelkie artefakty, wszelkie niedociągnięcia w obrazie, wszelkie niepłynności, takie przerwania tego obrazu, to wszystko zostało zniwelowane. Także ta technologia G-Sync naprawdę daje radę i myślę, że to będzie hit najbliższego kwartału, czy najbliższych dwóch kwartałów, jeśli chodzi o monitory. Natomiast druga sprawa, o której wam chciałem powiedzieć, to monitory kompatybilne z paletą barw Adobe RGB, gdzie naprawdę, przypominając sobie te stare monitory CRT, które zawsze w architekturze czy gdzieś tam w drukarniach były wykorzystywane, żeby porównać te kolory faktycznie, jakie są cyfrowe, do tych wyjściowych, do tych wydrukowanych gdzieś na jakiejś kartce, na jakiejś ulotce, na jakimś plakacie czy afiszu. Zdecydowanie ta paleta barw i te monitory, które przedstawił Philips i AOC, naprawdę są bardzo zbliżone do tego, co mogliśmy kiedyś na CRT oglądać. Czyli te kolory są faktycznie realistyczne i widać, że te monitory są faktycznie pełne barw. Tutaj zdecydowanie ten zakres, ta paleta bitów, czyli w efekcie ilości kolorów, które możemy oglądać, jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka, co mogliśmy zobaczyć na tej prezentacji, co pewnie gdzieś tam tutaj w migawkach widzieliście w moim wywodzie. Także cóż, ja bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję organizatorom za zaproszenie na konferencji Philipsa i AOC. Mam nadzieję, że ta szybka, taka niekonwencjonalna troszeczkę relacja wam się spodobała. No i cóż, zapraszam was do zapoznania się z ofertą Philips i AOC. Linki oczywiście poniżej w opisie tego filmu. Jeśli ten materiał wam się podobał, nie zapomnijcie o palcu w górę. No i do zobaczenia kolejnym razem w najbliższych seriach, odcinkach i testach. Trzymajcie się gorąco. Pozdrawiam. Pa!